prywatnie jestem fanem motoryzacji. No i nie wszystkie moje marzenia i fantazje drogowe jestem w stanie zrealizować w cywilnych warunkach, więc jedyna szansa to odpalić konsolę. Natomiast na pewno nie jestem ani fanem, ani graczem w gry wymagające zbyt intensywnego myślenia. Jeżeli włączam grę, to chcę, żeby były reguły jasne i czytelne natychmiast, żebym był w stanie nauczyć się w tę grę grać natychmiast. Więc wszystkie gry RPG, wszystkie gry strategiczne strasznie mnie męczą. Nie dlatego, że jestem kretynem, tylko dlatego, że nie mam po prostu czasu, żeby wgryźć się w instrukcję. I jeżeli tutorial trwa 2 godziny, jeżeli przez 2 godziny mam czekać, aż będę umiał grać w grę, to bardzo dziękuję, nie mam tyle czasu. A czy są gry, w które gra pan ze swoją narzeczoną? Są takie gry, które damsko-męskie, męsko-damskie? No, zdarzało nam się parę razy grać w Fight Night, czyli w box na konsoli. Myślę, że to skutecznie rozładowuje wszystkie związkowe napięcia i każdej rodzinie, która ma na przykład problemy z zachowaniem pewnego poziomu łagodności w dyskusji damsko-męskiej, polecałbym raczej to niż uderzanie się patelnią w głowę czy inne tego typu skandaliczne praktyki.